Siemano, cześć i czołem. W dzisiejszym odcinku nie będziemy nic robić, tak jak i zresztą w poprzednim, ale mam nadzieję, że dzisiejszy odcinek nie będzie tak długi, ale też nie było tyle pytań. Q&A, wy pytacie, ja odpowiadam. Więc zaczynamy. Umieściłem w swojej zakładce społeczność zapytanie, czy wy macie do mnie jakieś zapytania, więc było kilka osób, które do mnie napisało, nie było was dużo, ale z tego co widzę, to jednak zakładka społeczność nie cieszy się tak dużym uznaniem, jakbyśmy sobie tego wszyscy życzyli. Może zaczynamy od pierwszego pytania. Daniel Furgała pyta, jakiej piły stołowej używasz i dlaczego akurat tej? Używam piły stołowej firmy McAllister, którą kupiłem w Castoramie. Model, tutaj ci wkleję jakieś zdjęcie oraz jeżeli ona jeszcze będzie w tym, w Castoramie, to wkleję ci linka. Możesz sobie zobaczyć co i jak. Dlaczego akurat nie ta? Jak wspominałem już w jednym z moich filmów, ja jestem z rocznika, który lubi sobie dotknąć, tak zwanie pomacać, zobaczyć i osobiście kupić sobie tą piłę stołową. Pojechałem do Castoramy, było kilka pił, ta mi się wydawała jak najbardziej zbliżona do maszyny, którą bym potrzebował. No niestety, kto nie ryzykuje, ten nie jeździ Mercedesem. Ja do dzisiejszego dnia nie jeżdżę Mercedesem, bo niestety z marką mi nie jest po drodze. Ale dlaczego akurat nie ta maszyna? Po pierwsze, maszyna była dostępna od ręki, była zapakowana fabrycznie i nie kosztowała dużych pieniędzy i przydaje się do dzisiejszego dnia. Jedynie co, to dokupiłem sobie kilka innych tarcz oraz mam tarczę z Wolfcrafta, którą dostałem kiedyś tam do testów. Pełną recenzję tej maszyny masz tutaj teraz w tym momencie w linku, już ci tu wrzucam, pyk, i tutaj możesz sobie przejrzeć, co ja o tej maszynie myślę. Film był nagrywany dosyć dawno temu i dzisiaj ci tylko pokrótce opowiem, co z nią jest nie tak i co jest z nią tak. Ona ogólnie rzecz biorąc działa u mnie. Nie ma soft startu, co czasami mnie bardzo denerwuje, gdyż zabezpieczenie prądowe tutaj miałem dosyć słabe. Musiałem specjalnie z tego powodu zwiększać zabezpieczenie, bo przy pełnym oświetleniu i mam w swoim warsztacie, który jest w piwnicy, w bloku, niestety tutaj i oświetlenie, i gniazdka lecą z jednego zasilania i tutaj musiałem to wziąć pod uwagę, gdyż prąd rozruchowy był dosyć duży i bardzo często wybijało mi korki. Ale od czasu, kiedy zmieniłem zabezpieczenie, jest ok, nie wybija, jest cacy. Minus jest taki, że przykładnica, która jest w zestawie, jest tylko z jednej strony zapinana do tej maszynki i przy cięciu czasami lubi mi w jedną stronę troszkę odejść. Muszę mieć respekt do tej maszyny i zawsze trzeźwo myśleć, jeżeli chodzi o używanie jej. Nie narzekam, chociaż powiem wam szczerze, że muszę się troszkę napracować na niej, żeby wyszło mi coś dobrze, ale chętnie bym ją zmienił na jakąś taką maszynę, która ma już stół jednak ruchomy z jednej strony, to jednak daje dużą większą precyzję samego cięcia. Nie jest źle, jeżeli chodzi o tą maszynę, ale jest kilka drobnych mankamentów, które możecie sobie zobaczyć w filmie, który pokazałem w linku. Drugie pytanie, które zadał Else Kleszyk. Patrzcie, dobrze to wypowiedziałem. Kubuś z zaprzyjaźnionego kanału, na którego serdecznie zapraszam, zapytał tak.
odpowiedział na moje zapytanie. Tak, tak. Opowiedz nam, opowiedz swoją historię YouTube'a od początku do teraz. Tutaj tak na dobrą sprawę to przydałoby się zrobić inny odcinek w tej sprawie. Jeżeli chcecie pełną taką moją historię, jak zaczynałem na YouTubie i jak przebiegały poszczególne procesy, no to zapraszam do komentowania filmu. Tutaj dzisiaj wam na to nie odpowiem, bo wydaje mi się, że materiał wart jest szerszego rozwinięcia, czy warto w ogóle dzisiaj zakładać kanał na YouTubie i jako majsterkowicz, bo jakby nie było, to jest troszkę branża bardziej niszowa, dzisiaj się ogląda tylko tematy, które są bardzo mocno polecane przez YouTube'a. Majsterkowiczów w zasadzie nie jest aż tak dużo, jakby się nam wszystkim wydawało, dlatego tutaj zostawcie komentarz, czy chcielibyście, żeby zrobić wam szerszy taki materiał, czy po prostu no, chcecie tylko, żebym wam powiedział, no dobra, no zaczynałem, zrobiłem i ten, a tu jest szerzej, bo ja jednak mam kilka wiosen. Także, no okej, okay, wiecie o co chodzi. No. Okej, okay, i tutaj mamy dwóch kolegów, się zebrało do kupy i wrzucili mi tak. Adrian z kanału HK, na którego również zapraszam serdecznie. To jest też koleś, który robi majsterkowanie, ale takie troszkę bardziej profesjonalne, gdyż on ma już troszkę bardziej profesjonalne maszyny. I pyta mnie tak. Moje pytanie brzmi. Jak ty znajdujesz czas na to wszystko? Majsterkowanie, projekty, filmy, YouTube itp. Co na to rodzina? Ja od godziny 6 do godziny 14 pracuję na etacie w fabryce. Po tej godzinie przyjeżdżam do domu, odbieram córkę ze szkoły. Robimy obiad. Jemy ten obiad. Później robimy zadanie domowe. Przy okazji syn przyjdzie mnie kilka razy zdenerwować, bądź tam sprzedać mi jakieś nowinki albo z YouTube'a, albo z jego różnych gier. Później o 16 przyjeżdża moja małżonka, siedzimy do 17, coś tam sobie pogadamy chwilę. I jeżeli mam coś do zrobienia, no to w tym momencie idę do swojego warsztaciku i robię do godziny 20. Nie przedłużam czasu i przychodzę do domu. Co na to? No czasami małżonka jest zła, no ale dam całuska, przytulę, czasami nie, no wiesz, pogłaszczę tu i tam i jakoś to bywa. Mam takie fale, że czasami robię tego więcej, czasami robię tego mniej. To wszystko zależy od tego po prostu, jakie jest też i natchnienie. I czasami jak ktoś o coś chce ode mnie, żeby mu coś zrobić, no to w tym momencie też tutaj jestem i robię. Staram się to w jakiś sposób rozwiązywać, chociaż nie zawsze jest jakoś tam idealnie, ale staram się na tyle, na ile mogę. Pozdrawiam moją szanowną małżonkę, która jest do mnie nad wyraz wyrozumiała i tolerancyjna, jeżeli chodzi o moje... Ona to tak zawsze powtarza. Znowu idziesz się bawić. No poniekąd tak. No najgorsze jest pierwsze 40 lat dzieciństwa. Mam swoje zabawki. Powiem tak, no co po niektórzy pieniądze z wypłat bądź inne takie pieniądze zarobione przewalają na alkohol bądź na jakieś inne używki i później takiego delikwenta w ogóle nie ma w domu. Ja staram się jednak przeznaczać wszystkie moje fundusze na inwestowanie w warsztat i to są małe pieniążki, więc no niestety nie korzystam z budżetu domowego. Budżet domowy jest budżetem domowym, budżet mój, ten taki z boku jest moim budżetem i nawzajem się tutaj nic nie miesza. Czasami proszę moją małżonkę o pożyczkę, która później zostaje zwrócona. Jakoś to funkcjonuje i jest okej. Okay, no. Jeszcze raz pozdrawiam małżonkę.
i Cat Lighting Poland. Cat Lighting Poland. Dobrze to przeczytałem, Marek? Nie wiem. Pozdro. No właśnie, praca zarobkowa, projekty na ET, włączenie ich, włącznie z ich nagrywaniem i obróbką. A co robisz w wolnym czasie? Co ja robię w wolnym czasie? To jest mój wolny czas. Bardzo dużo czasu tutaj spędzam. Chyba, że małżonka już mnie tak zdrowo klepnie w mój głupi łeb i mi powie, chodź, idziemy gdzieś tam coś, albo jakiś rower, albo coś tam. Najgorszy, wiecie co, ja wam powiem tak, najgorszy dla mnie jest okres zimowy, gdyż my tutaj w pobliżu nie mamy specjalnie jakichś takich zabaw typowo śniegowych, bo to zawsze gdzieś trzeba jechać. No nie zawsze mi się to udaje, żeby z dzieciakami gdzieś tam wyjść, ale raz na jakiś czas, nie za często, wychodzę. Przyznaję się bez bicia. Co robię oprócz tego w wolnym czasie? Doba ma tylko 24 godziny, a jak już wspominałem wcześniej, pracuję od godziny 6 do godziny 14, później dzieci, obiad, szkoła, ogarnianie i później też nie zawsze się udaje o tej 17, więc no teraz już nie naciskam. Kiedyś bardziej naciskałem, teraz już nie. Także no jest jak jest. I tego nie zmienię. Ja to lubię i oprócz tego jeszcze lubię rower, który stoi tutaj za tymi żółtymi drzwiami z tą czachą piracką. Lubię rower, kiedyś jeździłem bardzo dużo, teraz byłem kilka dni temu na rowerze i okazało się, że dowaliłem się w sumie no pierwszy raz po przejściu tak zwanego tego wirusa naszego. No jednak słabo było, zrobiłem tylko kilkanaście kilometrów i jest plan, żeby ten, ale muszę teraz troszkę się podbudować na zdrowiu, żeby znowu zacząć jeździć. Przydałoby się trochę pojeździć, bo przestanę się mieścić w moje koszule. A ja je bardzo lubię, moja małżonka mi powiedziała, a w ogóle to moja małżonka mi powiedziała, że ta krata w ogóle psuje efekt. Flanelowa czy jeansowa? Dobra. Pytań nie było za dużo. Pozdrawiam was bardzo serdecznie. Nara bez pitolenia Olo 76. Jeżeli chcecie, jakieś pytania macie do mnie względem maszyn, może pytajcie. Pozdrawiam. Olo 76. Nara.